Daria, Małgorzata, Dominika, Marta i wiele innych. Silnych, zdecydowanych kobiet odpowiedziało na apel Klaudii i przyłączyło się do trzeciej już edycji kampanii Jestem, badam się. A wszystko zaczęło się w niebieskich koszulkach w 2018 roku. Siedziałam w domu na urlopie macierzyńskim i stwierdziłam, że chcę założyć bloga. A co za tym idzie, wymyśliłam, że chcę stworzyć akcję społeczną od kobiet dla kobiet. I tak to się zaczęło. A po akcji niebieskiej była akcja czerwona i coraz większy krąg biorących udział, zainteresowanych i co najważniejsze, reagujących kobiet. 280 kobiet wzięło udział już w tej akcji społecznej przez te 2 lata. Miałyśmy zasięg 2 miliony, za co też serdecznie dziękuję waszej telewizji, która jest z nami od samego początku. Dzięki waszemu spotowi. W zeszłym roku Klaudia nam organizowała ten spot. Była bardzo duża oglądalność. Dostałyśmy też dużo ciepłych słów. Wiadomo, że w różnej formie propagowanie tej akcji daje nam sumę właśnie tych 2 milionów zasięgu. Kobiety wzięły sprawy w swoje ręce przy wsparciu mediów i ludzkiej życzliwości. W tym roku całe na biało ruszają 7 marca z 3. edycją kampanii. Te kobiety, które aktywnie brały udział w akcji wcześniej, wszystko mamy ją przygotowane, więc wszystkie ruszamy w tym samym czasie. Natomiast każda z nas będzie bardzo aktywnie próbowała włączyć jak największą ilość kobiet. Wszystkie w tym roku określamy się kolorem białym. Białym jako czystość, niewinność, ale też taki kolor uniwersalny, taki, który ma scalać wszystkie kobiety, niezależnie od ról pełnionych na co dzień, bez względu na wiek. Mamy sporo nowych osób i też tutaj dziewczyn z Ostrowca, sporo jest nowych. Są też dziewczyny, które są od pierwszej edycji, ponieważ one, jeśli tylko słyszą, że ma być kolejna edycja, całym swoim sercem, całą swoją osobą chcą brać w tej akcji społecznej udział. Akcję już, szczerze mówiąc, tak obserwowałam jakiś czas. Z zeszłego roku dołączyłam tylko zdjęciem i czerwoną podkoszulką. W tym roku chciałam dołączyć do grupy, przyznam się, wspaniałych kobiet. Jesteśmy różne, a jednak jednakowe. Każda z nas pełni swoją rolę, kobiety, żony, matki. Pewnie większość myśli o sobie, że jest normalną, zwykłą żoną, zwykłą matką, pracownikiem, właścicielką firmy, ale tak naprawdę każda jest inna, każda jest wyjątkowa. Nasza akcja nie dzieli, tylko łączy, że my nie robimy selekcji kobiet, bierzemy wszystkie kobiety, które mają na to ochotę. Jesteśmy wszystkie różne i co jest w tym najpiękniejsze, że właśnie przy takich szczytnych celach potrafimy się zorganizować, potrafimy się solidaryzować. Akcja Badam się, wydaje mi się, że to nie tylko chodzi o takie badania profilaktyczne, tylko to jest taka akcja, która ma w ogóle przypomnieć kobietom o sobie. O tym, że jesteśmy ważne dla siebie, że powinniśmy dbać o swoje zdrowie, o tryb życia, zwolnić, mieć ten aktywny również profil sportowy, zdrowego odżywiania, żeby te wszystkie badania profilaktyczne już były książkowe, podstawowe, prawda? Także akcja się rozpoczęła, natomiast myślę, że ona będzie się cały czas poszerzać. A celem jest dać siłę i wsparcie kobietom i pomóc w wielu wypadkach pokonać strach. Przede wszystkim boimy się, co dalej? Co dalej, co z nami, co z naszymi rodzinami? No i to jest strach. Boimy się w ogóle podejść do badania, bo może to najgorsze, może to ten rak. A dziś one, kobiety zaangażowane, wiedzą, że w grupie raźniej, że tą siłą można zarazić, że można dać coś od siebie, dla siebie i dla najbliższych. Poczułam się silniejsza, dlatego że poczułam, że mam jakiś wkład w tą akcję. Że swoją postawą mogę dać przykład innym kobietom, mogę dać przykład swoim dziewczynkom, swoim córkom. Po to, żeby być, trzeba się badać. Akcja rusza w sobotę poprzedzającą Dzień Kobiet i choć właśnie dla kobiet jest dedykowana, to panie mają specjalne przesłanie dla panów. My jako kobiety zmobilizowałyśmy się, zorganizowałyśmy się i namawiamy bardzo do tego panów. Panowie, jesteście dla nas ważni. Chcemy z wami spędzać piękne chwile, podróżować. Także prosimy was, badajcie się!